cześć, mamy poniedziałek 15 maja 2023 roku. Godzina 7 chyba, 10 już. Ja sobie przygotowałem sprzęt. Wczoraj, w niedzielę, byłem u cioci, więc sobie traktor wziąłem do Jasionki. Tam go wstępnie wyczyściłem z płatków, była chłodnica trochę zawalona. Ją wyczyściłem, trochę umyłem ten ciągnik, bo mimo że płatki ładnie wyglądają, to dobrze, żeby je zmyć. I tak, zaoszczędziłem 2,5 godziny dzięki temu, bo mamy siódmą, powiedzmy, nie? I żeby być na siódmą tutaj, to 2,5 godziny zajęło mi przyjechanie stamtąd, umycie, wyczyszczenie ciągnika i przyjechanie tutaj, tak mi wyszło, więc jeszcze musiałbym dojazd doliczyć, no może nie całe 2,5 godziny, to 2,5 godziny by były z dojazdem. Czyli żeby na siódmą się wyrobić, no to w 4:30 musiałbym, powiedzmy, wyjechać z domu, a tak sobie wyjechałem za 10, siódma, przyjechałem do rodziców i jestem, oto. Jadę teraz po nawóz, jadę się zatankować i jedziemy z powrotem na gminę Siemień, żeby rozsiać nawóz na facelię. A więc tak wygląda facelia. Tutaj trochę widzę, że paku gdzieś miałem, ale nieważne. Tutaj facelia już jest w fazie pierwszych liści. Co niektóra dopiero wychodzi. Ale ogólnie widzę, że jest, więc nie ma lipy. Na trawę proszę nie patrzeć, ona jest mało istotna w tym momencie. Na razie jeździć, obserwować. O. No tak jak się patrzy z góry, to tego nie widać tak, żeby tego, ale jak się patrzy z tej perspektywy, to wygląda, jakby to sama trawa praktycznie była. Ale ona zginie. Powiedzmy, że facelia ją zagłuszy. Chodź. Skakuj. Facelia idzie w górę jak wściekła już teraz. Aby tylko wykiełkowała, ciepła dostanie i teraz saletrzaku sypiemy. Jak ze 140 na hektar, niedużo. Wczoraj jak jechałem traktorem, to się ludzie patrzyli jak na bandytę. Dosłownie. No bo niedziela, jakby ktoś nie skumał, o co chodzi, to niedziela była. Ale mi tu rzepak wychodzi. Boże, pucha.
ile policzyć, bo ja tak w takim tempie to ja nie mogę liczyć. Trochę to słabo widać. Czy ja dobrze wjechałem? No niestety, tak to jest. Ciężko, ciężko znać. Dobra, przykładowo tutaj. Weź tu teraz dojdź, któro to któro. O, nie wierzę. Dobra, powiedzmy tutaj jest raz. To jest jeden. Tu jest jeden, okej. Idź, 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 idź. No idź tam, idź, 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 idź. Leć, leć, leć. Przesuń się. GPS-a nie mamy. Tutaj trochę czyściej jest. Akurat w tym miejscu, nie? No bo pole znowu wygląda jak łąka. Ale tu jest ładniejsza facelia. No, jednak parę lat. Parę lat mojego gospodarzenia tutaj, na tych wyciągniętych polach, to jest akurat własne, także tutaj się nie bałem podsypać. No widać efekty, no, klasa ziemi wcale nie jest lepsza niż w okolicy, ale parę lat właśnie takiej lepszej trochę praktyki niż tutaj co ludzie stosowali, no daje efekty, no po prostu widać to. Może nie każdemu się to będzie podobało, ta technologia, że ja to wziąłem, że ja to zrobiłem bezorkowo, ale to jest akurat moja sprawa i moje przekonanie. Dobra, gdzie ja tutaj miałem ścieżkę zrobić? Ja uważam, że jeszcze ta facelia pokaże, na co ją stać. Dobra, tutaj, żebym nie zapomniał. Kurde, już mi się sypie. Aj, 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 aj. Niestety, nieszczelność hydrauliki. Nieszczelność. Idź, piesek, idź, 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 idź. Ja myślę, że ona ma duży potencjał. I to tak... Serio tak myślę. Bo... Widzę, że ona zaczęła ładnie rosnąć, no. Ta trawa, to tak jak mówiłem wcześniej, nie ma co na to patrzeć. To jest... Ona jest, a później nie będzie. A liczy się to... co będzie na końcu. Tutaj? No już kurde. Tak sobie rzuciłem kępę i kurde nie widzę. Czy ja dobrze wjechałem? Czy ja źle wjechałem?
No zdaje się, że dobrze. A jak szedłem do ciągnika, to ją widziałem. Teraz nie widzę. Co się stało? Nie, no chyba dobrze wjechałem. Skoro jej nie widzę, to musi być pod... Jest, tak, dobrze. I trzeba się było upewnić, bo później będę... Znowu na wóz sypał. Proszę tutaj pana. Proszę. No. Musi być to zrobione tak jak trzeba. Miał deszcz padać, tak jakby czeka na mnie, żebym zdążył posiać na wóz. Ale to dobrze, to dobrze. O, zając. Leć, kurczę, piąń go. Jesteśmy na kolejnym polu i widzę, gęsi sobie urządziły tutaj ucztę, tylko nie wiem co one jedzą, ale ja ich tutaj nie wołałem. Czaki, wiesz co robić? O tam, goń. Leć tam. Leć. No tam leć. Kurwa. Ej. Czaki. O tam. O tam leć. Goń. Tam leć. Leć, goń! Czaki! Goń! Leć! 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 Goń! Dobra. Jakoś gęsi chyba niechętnie gania. Nie wiem dlaczego. No na piachu to ładniej wygląda. Tutaj trochę niżej. To nie wiem. Tak trochę gorsze wschody. Wyżej jest już taka większa. Więc nawóz rozsiany. I elegancko. Niech rośnie. Deszczyk popadał. Teraz się ładnie rozpuści. Ja chyba już dzisiaj takiej roboty w polu nie będę robił. Bo deszcz, pojadę, nie wiem, do domu, a teraz nie wiem jak wrócić. No widzicie, taki problem się znowu zrobił, problem. Nie ma kto po mnie przyjechać, bo już dzwoniłem. Boże. No i mam papiery do załatwienia jakieś. No jak ja teraz te papiery załatwię w Parczewie, jak nie mam jak się dostać do Parczewa? To na stopa pojadę? Na piechotę nie pójdę, bo mnie znowu kolano boli. Muszę trochę sobie uspokoić. Konsultowałem się z ortopedą, z kuzynem ortopedą, który mnie tam operował i mi mówił, żebym ćwiczył, ale ja chyba po prostu za bardzo zacząłem teraz ćwiczyć, bo pracuję i dostało w dupę kolano. Kolano dostało w dupę, a to czasami w dupę się kolanem kopie kogoś. U mnie odwrotnie.
idzie pan za panem i w dupę go kolanem. Tak, jeszcze powiem jedną rzecz. Dlaczego w ogóle jestem w takiej sytuacji, że nie mam czym wrócić? W ogóle co ja tutaj znowu odwaliłem? Kolega po mnie przyjedzie i mnie odwiezie. Ale tak, wczoraj byłem tutaj u cioci i właśnie chciałem zdążyć przed deszczem, więc sobie wymyśliłem, że zaprowadzę traktor do Parczewa i z Parczewa sobie ruszę, no bo bym musiał tutaj być dużo wcześniej. Ale jeszcze to miałem chłodnicę zawaloną w płatkach, no i chciałem trochę obmyć ten traktor, więc musiałem pojechać tam do Jasionki i go umyć. Teoretycznie mógłbym przywieźć kaszera tutaj i sprężarkę, no sprężarkę to ciężko by było wrzucić. No ale i tak musiałem jechać do Parczewa, żeby nawóz mieć. Mogliby mi tu przywieźć, ale musiałbym pewnie czekać, nie? A tak sobie już o 7, 10 po 7 byłem na składzie i mi od razu wrzucili to do rozsiewacza. To nowy Big Bag. To też, nawet jakby mi tutaj przywieźli, to jeżeli by mi to zrzucili HDS-em, to jeszcze HDS-em mogliby mi to załadować tutaj do rozsiewacza. A tak, to nowego Big Baga, no nikt by tutaj nie podniósł. Nie miałby mi kto go w ogóle wrzucić na rozsiewacz, więc musiałem pojechać do Parczewa. Aha. Nieważne. No i taka sytuacja, że nie mam czym wrócić. Teoretycznie wczoraj mogłem tutaj samochód zostawić. No ale Domka by nie jechała ze mną traktorem. Ona w ciąży jest i trochę nie bardzo. No i z takiej prostej rzeczy zrobiła się komplikacja, nie? Jak zwykle, kurwa, prosta rzecz. Posiać nawóz, to trzeba było tyle rzeczy tam pojechać, tam. I weź tu bądź mądry, człowieku.